W ciągu ostatnich kilku czy nawet kilkunastu lat obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój okulistyki, chirurgii okulistycznej, a przede wszystkim w chirurgii okulistycznej, w chirurgii zaćmy, to o czym dzisiaj mówiliśmy, obserwujemy coraz większą dokładność naszych działań. Tak jak mówiliśmy, nawet najlepiej przeprowadzona operacja zaćmy może nie dać efektów, jeżeli soczewka, jaką wszczepimy, nie będzie prawidłowo obliczona. Niestety do tej pory ta dokładność kalkulacji soczewki była mocno ograniczona, bo się okazuje, że tylko połowa pacjentów przez nas operowanych uzyskiwała ostrość widzenia i błąd refrakcyjny na poziomie plus minus pół dioptrii. W tej chwili wchodzą takie techniki, które pozwalają na zaplanowanie zabiegu i przeprowadzenie operacji w ten sposób, żeby ten błąd refrakcyjny był jak najmniejszy, oraz techniki, które pozwalają na wyliczenie soczewki w czasie operacji, w czasie rzeczywistej operacji, co pozwala na zmniejszenie błędu refrakcyjnego, błędu w obliczeniu soczewki dosłownie do absolutnego minimum. Daje to ogromną poprawę skuteczności naszych działań, jeżeli chodzi o operację zaćmy. Po prostu ci pacjenci widzą po takiej operacji bardzo dobrze. Mają pełną ostrość wzroku bez żadnej korekcji okularowej.